Porozmawiajmy sobie o wersjonowaniu obiektów, i tym właśnie, co możemy uzyskać dzięki S3 Bucket, czyli naszym wersjonowaniu. Zobaczmy sobie i poznajmy sobie definicję, czym jest wersjonowanie. Jeżeli chodzi o, str o S3 to wersjonowanie. Jest to jakby feature, który umożliwia nam trakowanie, czyli śledzenie bezpośrednio naszych zmian w naszym storageu. I jeżeli chodzi o nasze obiekty, przechowuje wszystkie wersje tych obiektów, w sensie ich starsze wersje, dzięki czemu będziemy mogli zawsze do nich szybko powrócić, kiedy tylko. Chcemy. Wersjonowanie, jeżeli chodzi o samo wersjonowanie, może być włączone lub wyłączone. Kiedy już je włączymy, w żaden sposób nie możemy go wyłączyć. Możemy go jedynie zawiesić. I zawieszenie naszego wersjonowania nie wpływa w żaden sposób na nasze poprzednie wersje. Nie będą tylko przechowywane nowsze wersje, czyli zamieniane, dogrywane wersje tego samego pliku, ale wszystkie poprzednie, które do tej pory były, będą zachowane. Wersjonowanie może być tylko włączone na poziomie naszego bucket level i yy, będzie. Ono dla wszystkich naszych obiektów w tym pakiecie. E, Aby uruchomić nasze wersjonowanie, czyli w tym przypadku musimy, tak jak powiedziałem, przejść do bakieta, ponieważ robimy to na poziomie naszego bakieta. Przechodzimy do Properties i jak możemy sobie zobaczyć versioning, czyli nasze wersjonowanie, w tym przypadku dla tego bakieta jest wyłączone. Jeżeli sobie wejdziemy i ustawimy tą opcję naszego wersjonowania, będziemy mogli ją zapisać. Tutaj mamy informacje o naszym life cycles, które w tym przypadku ustawiliśmy, i mamy informację, że nie będą one się dotyczyły naszych poprzednich wersji naszego life cycles. A więc klikamy Save. Jak możemy sobie zobaczyć nasze wersjonowanie zostało włączone? Przejdźmy sobie do overview, na przykład na nasz obiekt w tym przypadku video point ekran i możemy sobie zobaczyć, że doszła we, e, opcja w tym przypadku e, last version. Jeżeli sobie klikniemy bardziej w tym przypadku na strzałkę, to tutaj nam się pokażą informacje o naszej wersji. I jeżeli w tym przypadku cofnijmy się do naszego bucketa, byśmy zaploadowali nasz plik, czyli dodamy sobie teraz ten plik, otworzymy go, dodamy go jako upload i nasz plik został zmodyfikowany. Jak możemy sobie zobaczyć, tutaj data modyfikacji. Jak najbardziej odpowiada mojej aktualnej dacie, więc sobie klikniemy i jak możemy sobie zobaczyć, mamy już kilka wersji tego samego pliku. Więc jest to przydatne w momentach, kiedy na przykład pracujemy z jakimś plikiem, często go modyfikujemy i chcielibyśmy powrócić do jakiejś konkretnej wersji, ponieważ na przykład przez pomyłkę coś napisaliśmy albo w, zmieniliśmy plik, albo wersja poprzednia była lepsza. I zawsze możemy pobrać tą wersję starszą i na przykład ją nadgrać jako nowszą wersję. Dzięki temu właśnie zachowujemy możliwość powrotu do poprzednich wersji, i w ten sposób też mamy, można powiedzieć, taki wewnętrzny backup dla naszego baketa i naszych obiektów. Cofnijmy się do naszego baketa. I jeżeli sobie przejdziemy na przykład do katalogu, który ja w tym przypadku stworzyłem, Project VP, i jeżeli sobie przejdę na ten obiekt, zobaczymy, że rzeczywiście nazwa obiektu jest taka sama jak poprzedniego obiektu, który znajduje się katalog wyżej w drzewie. Czyli w naszym projekt VP znajduje się dokładnie taki sam plik. Jednak jeżeli sobie wejdziemy na niego, to zobaczymy, że w jego przypadku wersjonowanie posiada tylko jedną wersję. I oczywiście w tym przypadku jest to prawidłowe, ponieważ każdy w tym przypadku plik, obiekt jest osobną reprezentacją. Możemy mieć Obiekty w ramach różnych katalogów czy podkatalogów o takiej samej nazwie i one w żaden sposób nie będą odnosiły się do siebie. To nie będzie, znaczy jest to ten sam plik, jakbyśmy go pobrali i porównali, jednak dla naszego S3, dla naszego bucketa jest to zupełnie osobny obiekt, chociaż reprezentują ten sam e, obrazek w tym przypadku. I po prostu my musimy go rozróżniać z logicznego poziomu, czyli w tym przypadku on znajduje się w innej lokalizacji, pomimo że jest to ten sam plik, ale znajduje się on w innej lokalizacji. W tym przypadku odnosimy się do niego po innym adresie URL niż do poprzedniego naszego obrazku, który w tym przypadku reprezentuje dokładnie to samo, a ten posiada już w tym przypadku dwie różne wersje. Naszego pliku. Jeżeli chodzi o tą lekcję, to to wszystko. Zapraszam Cię do kolejnego materiału.